pozycja walki, zaczynam od początku, czyli ustawienie nóg, ustawienie się w pozycji. Noga przednia, noga wykroczna, noga tylna, noga zakroczna. Obydwie stopy równolegle, noga przednia, noga tylna, 90 stopni, 45, tylna do przedniej pod kątem 45 stopni obydwie. Otwieramy do tyłu po ukosie na taką samą odległość, żeby nie było wygodnie, żeby nie było za szeroko, żeby nie było za wąsko. Tylna stopa lekko podniesiona, pięta, nigdy na palcach, nigdy na całej powierzchni, zawsze jedna lekko podniesiona. Kolana ugięte do wewnątrz, luźniutko, swobodnie poruszamy się do przodu, tył po ukosie. Nie przód, tył, nie boki, nie góra, dół, tylko lekko do przodu, tył po ukosie. Powoduje to, że mamy stabilną pozycję, nie wychylamy się do przodu, nie odchylamy się do tyłu. Pozycja walki pofrontalna. Bardzo ważna rzecz, nie zachodzi noga za nogę, nie stajemy przodem, nie stajemy frontalnie. Tu w tym samym momencie jest ustawiony pod kątem 45 stopni. Broda ściągnięta lekko do dołu, patrzymy się przed siebie, nie wzdłuż tułowia, tylko przed siebie. Pięści lekko zaciśnięte, kciuk trzyma dwa palce. Nigdy nie otwieramy dłoni. Jeżeli zadamy cios i nie zdążymy zamknąć dłoni, będzie problem, kontuzja. W momencie, kiedy mamy zacięte pięści, one są zacięte lekko. Nadgarstki ustawiamy prosto, lekko do wewnątrz, nigdy za mocno, bo nie utrzyma nadgarstek ciosu. Nie możemy mieć rąk nadgarstków ustawionych na zewnątrz, bo jeżeli zadam cios i trafię, ręka obciśnie się, nie wejdzie z ciosem. W momencie, kiedy mam ręce, nadgarstki lekko do wewnątrz, zadania ciosu, jest sztywny, mocny cios. Prawa pięść na szczęce z prawej strony, prawo łokieć na wątrobie z prawej strony. Lewy bark troszeczkę wyżej kryje szczękę z drugiej strony. Przednia ręka jest troszeczkę wyżej od ręki tylnej. Łokcie ściągamy do wewnątrz. W tej pozycji robimy tak zwany kocik grzbiet, czyli chowamy klatę pomiędzy barki. Luźniutko uginamy kolana. Nie prostujemy się. Chowamy klatę pomiędzy barki. Nie robimy tego sztywno, tylko luźno, po prostu się nie prostując. Pozycja walki półfrontalna powoduje, że ustawiamy się pod kątem 45 stopni. W tym momencie jest mniejsze pole trafienia pięści. Kciuk trzyma dwa palce, nadgarstki proste, lekko do wewnątrz. Broda ściągnięta, kryjemy jabłko. Prawa pięść na szczęce z prawej strony, prawo łokieć na boku. Lewy bark troszeczkę wyżej, kryje szczękę z lewej strony. Lewa ręka wyżej, łokcie ściągamy do wewnątrz. Barki ściągamy, chowając klatę, robiąc tak zwany kocik grzbiet. Luźno ugięte kolana. Pozycja walki, nie machamy rękoma. Nie trzymamy sztywno, ręce są luźno, ale są w pozycji walki, nie opuszczając. Nie ma czegoś takiego, eliminujemy ten ruch. Jest pozycja walki, prawa pięść na szczęce, lewa troszeczkę wyżej. Szczelna garda. Pozycja walki półfrontalna. Zaczynamy od sprężowania. Poruszamy się do przodu, do tyłu po ukosie. Nie przód, tył, nie boki, nie góra, dół. Nogi lekko pracują, obunóż, kolana do przodu, do tyłu po ukosie. Bardzo ważna rzecz i bardzo częsty błąd. Nigdy nie machamy rękoma, nigdy nie robimy tego w ten sposób, że rękę opuszczamy, czy podnosimy, czy opuszczamy, czy podnosimy. Dlatego, że w tym momencie dużo ryzykuje zadanie ciosu przeciwnika. Niestety, ja mogę przyjąć cios na szczękę. W pozycji walki ręce przed sobą, ale garda jest aktywna, czyli nie trzymamy sztywno, tylko luźno, spokojnie, swobodnie ręce ustawiamy w pozycji walki, sprężnując. Tak wygląda pozycja walki półfrontalna. Ważne rzeczy w pozycji walki. Nigdy nadgarstki na zewnątrz, nigdy nadgarstki do wewnątrz. Nadgarstek nie utrzyma siły ciosu. Nadgarstek wygięty w drugą stronę. W momencie, kiedy zadam cios, ręka wchodząc nawet na głowę, obśliźni się cios. W momencie, kiedy mamy nadgarstki prosto, lekko wygięte je do wewnątrz, w momencie, kiedy zadaję cios, ten nadgarstek utrzyma siłę ciosu i będzie cios mocny. Nawet jak ja trafię i nawet się ręka obśliźnie, to się ręka obślizgując wejdzie na klatkę, na bark, ale na pewno nie wyjdzie za głowę, na pewno nie obśliźni się na zewnątrz. W momencie, kiedy barki są ustawione w pozycji walki, dlatego chowamy barki lekko do wewnątrz, w pozycji, kiedy stoję, one są na zewnątrz, w momencie, kiedy zadaję cios, ten cios z drugiej ręki będzie na zewnątrz. Czyli w momencie, kiedy zadam cios z ręki lewej, nie mam pozycji na cios z ręki prawej, pomimo tego, że trzymam, powiedzmy teraz prawidłowo, pięść na szczęce, łokieć na boku. W momencie, kiedy się nakryje barkami, po pierwsze, ręka zdająca cios kryje bark, szczękę, z drugiej strony bito pięść, łokieć na boku, mam piękną pozycję na cios następny, nakręcając się ciosem. W momencie, kiedy ja zadam cios, jestem w pozycji walki,
W momencie, kiedy zadam to zrobiąc na zewnątrz, pomimo tego, że barki teraz są teoretycznie dobrze, będzie to zła pozycja, bo teraz będę miał ciężko zadać cios następny. Wystarczy tylko schować lekko barki do wewnątrz, nakryć się, mam piękną pozycję na cios następny, na cios następny, na blok, na unik, na każdy kolejny ruch. Ale pamiętam o tym, żeby nigdy barki nie były na zewnątrz, pomimo tego, że są w jednej linii i teoretycznie jest to prawidłowo. Nie, jest to źle.